Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż... Sądziłem, że to powiem, ale... Widzimy się znowu w grze Elden Ring z naszym wspaniałym tutaj czarodziejem. No i tak, jeśli kogoś zastanawiać, czemu wróciłem do czarodzieja nagle... Jest jeden prosty powód. I żeby nie było... będzie też pokazane niedługo na postaci rycerza. Czy wojownika, jak zwał, Nie pamiętam dokładnie za ile odcinków, bo trochę tam tego mam jeszcze. Ale tak, będzie pokazane. Ale umniejszając, mniejsza z tym. Bo to nie to jest najważniejsze, że będzie też pokazane, ale... Ważniejsze jest to, że możliwe, że to jest coś, co pozwoli nam... Jakby... Przejść blokadę, którą jest właśnie MOG. W przypadku... No. Czego tutaj czarodzieja. Tak, dla tych, którzy nie pamiętają już tego wszystkiego, co... Przerwaliśmy przygodę z czarodziejem, bo nie byłem w stanie pokonać MOG-a za... Po prostu za żadne skarby. Ale właśnie... Zwiedzając sobie tutaj... Skowysz... Będąc po prostu... Odnalazłem coś, co w sumie... Myślę, że nie wiem, czy... Odnalazłem za pierwszym podejściem... za drugim, za trzecim, czy za jakimkolwiek. Po prostu... pamiętam. Ale wydaje mi się, że już miałem z tym do czynienia. Nie będę was kłamał już na pewno, dlatego mówię, że nie pamiętam, ale no. Prawdopodobnie było. Może nie było. Jak mówię, mniejsza z tym. To, co jest najważniejsze, to to, że znalazłem to teraz. Tak, jedziemy tutaj w stronę tego tajemniczego zamku. I samo to miejsce mogę powiedzieć, że pamiętam. Byliśmy tutaj, jest tutaj trochę do zwiedzania. Nie jakoś szczególnie dużo, ale tak dużo trucizny, trochę irytujące miejsce. Z drugiej strony nie aż takie okrutne i nie fajne jak inne, w którym pamiętam, że też byłem. No ale tak, mniejsza z tym, bo odbiegam znowu od tematu. O, ważniejsze jest to, co jest obok tego zamku, niż sam sobie zamek, chociaż do niego też wypadałoby czym prędzej się udać. Bo chyba, jeśli nie mylę, jest tutaj element zadania Milicenty, ten 3. Tak. Ta postać teraz chyba Milicenty jeszcze nie ruszyła, nie uratowała nic. Tak, gdzie my jesteśmy? Tutaj. Czyli zaraz powinniśmy być mniej więcej na miejscu. Kowalski 5, dzięki. Ale tak, najpierw uniesiemy tego golema, żeby nie przeszkadzał. Aha, no już. I już, oczywiście. Oczywiście, że nie mogło mi się udać. Ale spokojnie tego wszystkiego zrobić, tylko... Musiałem dostać obu naraz. Ale tak. Oto i cel naszej właśnie tej podróży. Taki tutaj... dziki NPC. Który, jak widzicie, nakłada nam swoimi atakami zgniliznę. Właśnie, mogę powiedzieć, że poniekąd to jest to, czego chcę spróbować. Nie wiem, jak jest, jeśli chodzi o odporność MOG-a na zgniliznę. Ale wiem, że zgnilizna jest potężna, więc... Właśnie... Rapier z ostrogami mrówek. To jest to, czego potrzebujemy. I najważniejsza rzecz. Wiem, że nie będę był tym dużo, bo nie będzie ulepszony i tak dalej, ale... To może was trochę zaskoczyć. Nie trzeba tego ulepszać. Tak, nie trzeba. Wiesz, iż ponieważ ulepszenie tego wszystkiego... Ja tylko tyle, że sama broń mniej więcej. Ale... no, układanie zgnilizny... Nie zmienia się ani trochę. No tak, sprawdzałem to. I tutaj znowu będą trochę spoilery do przyszłości, ale no... Grałem z wojownikiem. Mam go już na plus... Nie pamiętam plus ile, ale chyba... Co najmniej 4, mi się wydaje. Więc no, mamy takiego pięknego rapiera. Mogę na szczęście będziemy spełniać. Jak widzicie. Teraz tak naprawdę... Stało nam nic innego niż tylko udać się tam, gdzie trzeba. Czyli, najprościej mówiąc, do stolicy.
Tak, jak już mamy iść walczyć z mogiem, to wypadałoby, żebym zdobył z najprościej jedyną rzecz, która jest w sumie niejako potrzebna do walki z nim. I tak, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi jeszcze, to dla swojego świętego spokoju chcę zdobyć jeszcze taki ciekawy przedmiot, co nazywa się Kajdany Moga. Nie wiem, czy by tego potrzebował tak bezpośrednio, ale, i to jest ważne, właśnie to ale, chcę go zdobyć dla świętego spokoju. Ewentualnie możemy nawet zrobić tak, że zrobimy kilka podejść na Dziada Moga bez tych kajdan, a potem ewentualnie po nie pójdę. Zanim to jednak, to chciałbym po prostu spróbować swoich sił. A, tak czy inaczej przeciwko mini bossowi? Bossowi, zależy jak na to patrzeć. Który właśnie strzeże wejście do stolicy. Rzecz, ponieważ po prostu, czemu by nie? Jest to strażnik drzewa z moczem, który ma konia, który, jeśli się nie mylę, chyba pluł ogniem. Sam on też używał błyskawic, więc starcie może nie być najłatwiejsze, w szczególności, no, zresztą wobec tym stanu postaci. Żyćka by najwięcej nie mamy. Nasze redukcje obrażeń też nie są idealne. No ale, właśnie, ale. To by było, nie było, możemy próbować. Tak, główną częścią tego starcia chciałbym by było zobaczenie, czy uda mi się go przegnić. Jak widzicie, rapier sobie w sobie dużo na razie nie bije. Jednakowoż to wszystko może się zmienić, jeśli uda się nałożyć zgniliznę. Czemu? Jeśli, o ile się uda. Bo nie kumulujmy samych siebie. Mamy to. Mamy to. Jest zgnilizna. Właśnie chciałem to skontynuować na spokojnie, bo trochę się podekscytowałem tym, że zgnilizna się nabiła. Tak, co, ale jeśli coś może być zgnite, to daje to już wielką przewagę. I oczywiście, nie będę ukrywał, że rapier jest jedynym sposobem na to, na razie. Ja mówię na razie i w ogóle, bo jest jeszcze inna rzecz, ale jakby najłatwiej powiedzieć, tego nie mam dostępu na żadną z postaciów. Oczywiście kiedyś na pewno będę miał. Niczym mówiąc, planuję zrobić jeszcze kolejne podejście po tych tutaj bliźniaczych właśnie wojowniku i magu, gdzie zagram pewnie znowu wojownikiem, ale poza tym, że wojownikiem, to mam zamiar, i to już mówię wprost, zagrać full mistycyzm pod smoczy inkantację. I tak, właśnie dla takich ciekawskich, czy tam dla potomnych, dla informacji, jak bym to zwał, ważnym właśnie aspektem jest to, że istnieje smocza inkantacja, czy inkantacja smoczej komunii, jak bym to zwał, która kryje w sobie potęgę zgnilizny. Dosłownie pana, którego smoka trzeba pokonać, chociaż podejrzewam, ale właśnie jak się pokona jednego ze smoka, jednego ze smoków, można zdobyć zaklęcie jego oddechu. Osobiście go nie miałem, ale pamiętam, że jak przeglądałem tę inkantację na moim pierwszym haterze, tam właśnie był ten taki zgniły oddech. Nie pytajcie, skąd pamiętam. To jest właśnie bycie mną. Dziwne aspekty potrafię zapamiętać, a tego, co potrzebuję, to już nie. No ale dobra. Pobawiliśmy się już tym, a jak to się nazywa? Trochę zgniłym rapierem, pokazując, jaki on skuteczny to jest. Teraz pora, żebym znowu został magiem. Tak, widzę, że nie mam przy sobie mojego ulubionego zaklęcia, jakby magicznego siekania. Szkoda. I zmarłem. No nie. Tak być nie może. Tak być nie może. Ale okej, skoro zmarłem, to może nie przejmujmy się tym wszystkim, po prostu pójdźmy do moga. Prawda, dawno z nim nie walczyłem, więc znowu mogę lamić, ale, i to jest najważniejsze, no nadal będę miał przy sobie zgniliznę. Więc jeśli się uda, będę zadowolony. No i tak, coś jeszcze więcej mam do dodania? Chyba nie. Poza tym, że życzę mi szczęścia, bo
No, jak zapewne niektórzy z was pamiętają z dawnych epizodów. Takich dawnych, że w sumie były... Ja nawet nie powiem do końca. Nie, chyba kilka tygodni temu tak naprawdę. Może się załamywać, ale nie pamiętam, kiedy zacząłem walczyć z mogiem, ile tego było, ale pamiętam, że trochę było. Więc no... Po prostu powiedzmy, że tak... Od tego czasu, kiedy ostatnio z nim walczyłem, to... No, jak wiadomo, nie ruszałem tego, nie walczyłem, nie wiem, jak to wyglądało. Czyli w sumie trochę się gubię w tym, co chciałem powiedzieć. No ale tak, najprościej tłumacząc, trochę czasu minęło, więc moje skill issue mogło znowu wzrosnąć do poziomu. Nie pamiętam nic na temat moga. Ale tak czy inaczej zobaczymy, czy da się go zgnić. Jeśli tak, to jak bardzo będzie to skuteczne. Dobra. Witaj, mog. Mam nadzieję, że się za mną stęskniłeś. Bo ja mogę powiedzieć, że ja za tobą się nie stęskniłem. Okej, okay, mamy to. I znowu za szybko trochę zrobiłem rolkę. Widać, że moje dawne skilly się naprawdę tu będzie powracać. Spodobam zawczasu, już możemy to wypić. I jako, że teraz w sumie jeszcze tylko masz tak na zaklęciach w tej walce, to mogę meduzę sobie przyzwać, czemu nie? Jeszcze ona dużo miała tutaj zmienić, ale nadal. Serio, mog, musisz. No wredny jesteś, czemu ty to ciągle robisz? Powiedz mi, jak mam cię poczęstować z gnilizną, jak ty ciągle coś robisz? Okej. Okay. Okej. Okay. Definitywnie wszedłem w prawo. Cóż, nie wiem, co się stanie z tym wszystkim. Tak chcę spróbować. I znowu... O! Nie ma automatycznego zgonu. Pamiętam, że ten atak był trochę groźniejszy. W ogóle... Pamiętam, że wiele tych ataków i innych rzeczy było znacznie groźniejszych niż tutaj teraz się prezentuje. Tak, tutaj, że zginąłem, to akurat zrozumiałe. Tak, nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia. Poza tym, że na pewno muszę znowu wyłapać ten rytm moga. To jest pierwsza rzecz, a druga... w sumie istotniejsza dla mnie poniekąd, to to, że... Sprawdźcie. A proszę. Magię mamy już taki sam poziom, albo nawet trochę wyższy, mi się wydaje, niż na wojaku. I nawet moga jeszcze nie mieliśmy. W ogóle tu mamy... zdecydowanie mniejszy postęp niż na wojako poziom wyższy. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie umiem, po pierwsze, a po drugie, że więcej tutaj chciałem robić farmingu. Poza ekranowego, że tak dziwnie to sobie nazwę. A mimo to tutaj idzie mi dużo gorzej. Ciekawe czemu. Ciekawe, że inkantacje ogólnie w Eldenie są tym bardziej kochanym dzieckiem From Software'ów i... O, mamy zgniliznę. Dobrze. Zobaczymy, jak z jej skutecznością swoją drogą. Tres, okej. To chyba dobrze, że rzucił tres. No, żartuję, z jestem chyba. Dokładnie wiemy, że jest to dobrze, bo to oznacza, że w przybliżeniu 1/3 do przejścia w fazę drugą jest za nami. Ktoś zastanawia się, mówię w przybliżeniu, to odpowiedź brzmi dlatego, że to nie jest taki dokładnie precyzyjny moment. Możemy go pobić zdecydowanie bardziej, niż by sugerowało to, kiedy rzucił tres, zanim przejdzie w następną fazę. Może się okazać, że nawet jeszcze szybciej przejdzie. Czy było to więcej niż 1/3. A może być też mniej niż 1/3. Tak czy inaczej. Znienawidzę, że działa nie najgorzej. Oho, duo. Okej, okay, potem będzie Unos, czy Uno, nie pamiętam jak on to mówi, potem Nihil, Nihil, Nihil. Brawo, ja. Okej, okay, już przestał się bierdzić z gnilizną.
Więc oj, mogu, trzeba będzie cię naprawić. Choć nie może być tak, że ty tutaj i będziesz śmierdzią. W ogóle teraz bardziej się wsłuchuję w jego soundtrack, bo muszę przyznać, walczyć tu z nim teraz. Aż tak się nie przyjmuję tym, bo wiem, że nawet jeśli się magiem nie uda, to po prostu zawsze będę mógł spróbować jeszcze później. Przy czym... no, jak mówię. To, że macie tutaj teraz ten odcinek, nie sugeruję, że znowu będzie mag pełną parą czy coś, bo jeśli się nie uda, to najprościej w świecie będę musiał pomyśleć jeszcze o czymś więcej. Co jeszcze można byłoby tu, wiecie, poprawić w międzyczasie? Będę oczywiście prowadził dalej naszego wojownika, czy to powinien chyba nazwać to paladynem znowu. Bo tam trochę tych inkantacji używamy. Au. Mogę, to bolało. Przeproś. Ja mam zbiór, przepraszam, co za mog z tego moga. Ale dobra. Już zdecydowanie wróciłem do rytmu bardziej. Serio, mog, jeszcze nie śmierdzisz? Jeszcze muszę cię pokłuć, żebyś zaczął śmierdzieć, okej? Okay. Dzięki, że mi się przewróciłeś. Jeśli kogoś zastanawia, czemu dziękowałem mu za przewrócenie, to uwaga, tajemnica, wielki spoiler i tak dalej. Gdybym mnie nie przewrócił, pewnie bym zginął. Tak, jestem wytrącony z równowagi i starczą. Nadal mogę dostać obrażenia. Jestem przewrócony z jakiegoś powodu. Mam iframe'a, więc no. Po prostu uratowało mnie to przed otrzymywaniem większego razu. Dobra, znowu śmierdzi. Jest okej. Okej. Gorzej, że nie mam już żadnych butelek leczących. No oczywiście miałem, żebym podmienił butelki many wszystkie, które mam na te lecznicze. Jako, że tutaj naprawdę nie obchodzi nas nic poza tym, żeby właśnie sobie go bić w wolnej chwili. Jak robi mi heal, leczy się przez to niestety. I teraz zaczyna się ta groźniejsza faza, gdzie będzie robił milion różnych dodatkowych ruchów i będzie łatwiej tu umrzeć. I mogę powiedzieć już z pewną dacją, że na tym podejściu raczej tego nie przejdę. Ale... i to jest właśnie ta najważniejsza rzecz. Mimo wszystko nadal umiem z nim się męczyć, walczyć i sobie radzić. Zatem idzie, pójdźmy do ostatniego miejsca łaski. I przygotujmy w sumie jeszcze jedną rzecz, która będzie bardzo cenna. Może nam trochę pomóc. Czasie. Bo rapier jest świetny i w ogóle. Ale. I to właśnie to jest takie ale najważniejsze. On jest tutaj po to, żeby go tylko i wyłącznie. Jak to się nazywało? No, otruwać. Tam rozgnilać, wywoływać w niego. Zgnicie? Nie wiem. No. Ale mniejsza z tym. Natomiast w czasie, kiedy on już jest zgnity, dziwnie to brzmi, wiem, to wypadałoby właśnie mieć ze sobą to. To jest w sumie jedyne ostrze, które mamy. Zapomniałem zmienić butelki, trudne. Trudno, ale tak, jedyne ostrze, na którym mamy świetne przeliczniki krwawienia, więc nie musimy się przejmować niczym. A dla tych, którzy pamiętają nasze zmagania właśnie jako ten wojak, paladyn, czy jakkolwiek to nazwać, to czym gramy tam. No to tak, krwawienie jest na niego, co ciekawe, niezwykle skuteczne. Dlatego, że to nie jest padem krwi i... no mógłby wyobrazić sobie, że jeśli jest władcą krwi, krwawienia i tak dalej, to nosi mnoży jakieś antykrwawieniowe błogosławieństwo, czy coś. Nie idzie mi. Tak, bardzo mi nie idzie. Pamiętam już
że ostatnio miałem takie podejście, że nawet na pierwszej fazie nie musiałem używać żadnych belek. Tu proszę. Co robi te kilka tygodni z jełopem? Szybko traci się pamięć śniową. No nie. No nie. Rozumiecie, że może się lepiej wyciszę i próbuję zrobić tak zwanego full focusa. Cel jest bardzo prosty. Wołać w niego jak najszybciej zgniliznę. Potem przełączyć się na ostrze, póki zgnilizna nie zejdzie, żeby go rozkrwawiać. Okej. Trochę mi to nie wyszło. Ale da się zrobić. Więc tak, spotkajmy się może w sumie, kiedy on znowu będzie już chociaż na duo. Albo na tres. Znaczy nie na tres, tylko no. Więc chyba na tres się spotkamy. Okej, jesteśmy już po duo. Tak, tres i duo od razu jedno za drugim poleciały, więc zdążyłem na tres. Ale jak widzicie, jest dobrze. Jest u nas. Więc będzie nihil, nihil, nihil. Popatrzcie teraz na to, że w sumie ile mi się udało zbić jego apeków do tego czasu. Tak. Oj, tak. Dobra. Mamy to. Tak jeszcze się pochwalę, że to nadal jest na pierwszej aktywacji zgnilizny wszystko robione. I teraz nie znamie. W sumie to powinniśmy to spokojnie ugrać. Jak tak myślę teraz. Mogę jedną butelkę wypić. No, tak mało mu zostało, że nawet się nie obawiam za bardzo. O, no nie wierzę. No nie wierzę. Ojej. Nie wierzę. Było tak blisko. Ale mówię, jest łatwo. Nieważne, co się stanie, ja go pokonam, zobaczycie. Teraz nawet nie będę robił cięcia. Zostanę tak, jak jestem. Zobaczycie, jak łatwo się z nim walczy teraz, nawet bez Kaidan.
Okej. Nie jest idealny niestety. Ale. To jest ważne. To ale. Jeśli bym zmienił... Mam jakiś talizman, który by bardziej mi przyspieszył to wszystko. Zobaczmy jedną rzecz. 88. Jeśli mam ten talizman, bez niego jest 88 też. Dobra, czyli to nie ma sensu. Myślę, co by mogło tutaj w sumie nas wspomóc. Bardziej ze wszystkich rzeczy. I co? W ten sposób ten cały blot slash, co mam. A, powinien być dużo mocniejszy. Ja wiem, że jeśli nie będę, to mi kosztuje trochę punkty życia, ale... Mniejsza z takimi pierdołami. Skupuj się. Być mogę. Dobra. Teraz w sumie jest chyba najlepszy moment na to, żeby aktywować zgniznę. Patrzcie. W tym trybie on się nie rusza w żaden sposób, więc nie muszę zań uganiać, nie muszę się przejmować niczym. I nie dosyć, że to, to jeszcze ten wspaniały status, w tym właśnie jest zgnizna, będzie mi wtedy asystował podczas trudniejszej fazy, drugiej. Oczywiście to oznacza, że fazę drugą przejdzie na pewno z większą ilością punktów życia, niż gdybym robił to od razu, ale... Jak słusznie wiedzą, każde kolejne aktywowanie statusu wymaga trochę więcej czasu i więcej punktów, żeby się aktywowało, więc w ten sposób, no, mamy szybciej, tak naprawdę. A. W sumie mamy gwarancję na to, że ta zgnizna dłużej potrwa, że spokojniej będziemy mogli z nim walczyć. A ona będzie robić swoje. No i tak. Pragnę przypomnieć, że to wszystko jest osiągnięte bez kajdanów. I znowu ginę. Ale dobra. Dobra. Tak czy inaczej, nawet jeśli tutaj teraz przegrywam... I co za tym idzie, będę musiał zaraz skończyć epizoda bez sukcesu, to spokojnie. Tak czy inaczej będę... Będę się na pewno do Czardzie raz na jakiś czas. W takim wypadku po prostu w następnym idziemy do Leyndell, czyli do stolicy. W stolicy spróbujemy zrobić kajdany, potem tu wrócimy. No wiadomo jak to będzie, tak dalej, tak dalej. Na pewno jedno, tylko co tak jeszcze sobie szybko przypomniałem, co warto byłoby zrobić, to... Musiałbym pójść się zemścić na... tych dwóch dziadach, tam w zamku, w którym walczyliśmy z Radanem. Ja sobie w sumie o nich przypomniałem. A wiem, że jeśli jakby się tym zajmę, to tam potem jest... Oj... Nieostrożny byłem. Ale taki jest mini wątek jeszcze naszej mentorki, tej czarodziejki Selen, czekaj tam. I co, jeśli go wykonamy z tego, co się orientuje, to... możemy zrobić przydatną rzecz dla nas. I... no. Chciałem po prostu co zrobić na wszelki wielki. Jeszcze bym tak sobie pomyślał.
Micja. Nie wiem, czy coś mamy z jedzeniem, ale tak pewnie na samym epizodzie, jeśli się nie uda teraz go pokonać. Tym podejściu od razu mówię. Po prostu właśnie pójdziemy do Lengdal na chwilę. Żeby podnieść te kajdany. Może pokonamy jeszcze tam jednego w sumie z dwóch bossów. Tak. Ostatnio mówiłem, że dostaje się za innego bossa Sakwę na talizman niż dostawał, bo zapomniałem tak trochę, nie będę ukrywał, o pierwszym z dwóch bossów. W mojej głowie tylko ten drugi tam jest, tym Lengdal. Ale tak, pokonamy tego właśnie pierwszego, czemu nie? I ciężkim oponentem, tak szczerze mówiąc, nie jest. Pokonanie go i zdobycie kolejnego talizmanu też będzie fajnym elementem. W sumie coś jeszcze takiego istotnego? Chyba nie. Chyba, widzę, że jest zatruty. To jest w ogóle świetna wiadomość. Bo tu ci zabić nam pomagać teraz tu. I jeszcze nałożę w drugiej fazie, to dopiero będzie ciekawie. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, to przyznaj zgnilizna, jako że są totalnie innymi efektami, nakładają się. Tak, można być przegniłym i zatrutym jednocześnie. O, ciekawe, nie wypiłem butelki ochronnej wcześniej. I jeszcze co najgorsze, spóźniłem się z nałożeniem zgnilizny, więc teraz będziemy musieli nałożyć podczas tej fazy naturalnie, a nie tak fajnie, że jak on się tam irytuje nami i robi swoje te dziwne ululu, to możemy go za darmo jakby nasłączyć zgnilizną. No i się nie udało. Ale szczerze to mogę powiedzieć, że tylko i wyłącznie przez moje rozkojarzenie. Bo teraz jak tak próbuję, to nie czuję, żeby on był taki trudny, jak mi się wcześniej wydawało. No cóż. Tak czy inaczej na tym kończymy to spotkanie i no. Mam nadzieję, że wam się podobało i że jesteście zadowoleni z tego, że tak, dla maga to jeszcze nie koniec. To wszystko dzięki właśnie temu papierowi, który jest naprawdę świetny. Tak. Żeby nie było, naprawdę polecam każdemu się pobawić tym papierem. A tym bardziej polecam pobawić się smoczym oddechem z gnilizny, jeśli będziecie chcieć. Tak, jak mówiłem. To na ten moment na tyle. Podkreślam, na ten moment, bo jeszcze będziemy naprawdę wracać do maga. Teraz, kiedy właśnie no, odnalazłem tego rapiera. I tak, no. To wszystko, więc trzymajcie się i hej, hej!